Szanowni Państwo, drodzy pracownicy, doktoranci, studenci i przyjaciele Uniwersytetu Łódzkiego. Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważać się nie da. To słowa profesora Tadeusza Kotarbińskiego, rektora Uniwersytetu Łódzkiego i współzałożyciela naszej uczelni. Często do nich wracam, bo są uniwersalną receptą na rozwijanie w sobie ciekawości świata, a to właśnie ona jest początkiem drogi dobrego naukowca. Z ciekawości wynikają pytania, które stoją u podstaw przełomów i wynalazków, u podstaw dobrej roboty. Jej przykładów na Uniwersytecie Łódzkim jest wiele i jako rektor jestem dumna, że na co dzień jestem świadkiem udziału naszych badaczy w rozwoju światowej nauki. Fulbright Senior Award ogłosiło w kwietniu listę tegorocznych stypendystów. Wśród 10 naukowców z Polski znalazło się aż 2 badaczy z naszej uczelni. Doktor habilitowana Magdalena Urbaniak z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz doktor Łukasz Szkopiński z Wydziału Filologicznego dzięki otrzymanemu wyróżnieniu będą mogli zrealizować swoje projekty badawcze oraz badawczo-dydaktyczne w Stanach Zjednoczonych. Zdobywanie międzynarodowego doświadczenia to ważny aspekt rozwoju kariery naukowej. Cieszę się, że nasi badacze będą je zdobywać w ramach tak prestiżowego programu. Kwiecień przyniósł także sukces jednego z naszych najmłodszych badaczy, którego historia dowodzi, że karierę naukową można i warto zaczynać jak najwcześniej. Dipjoti Nath, student z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Interstudent 2021 organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Został wyróżniony za swój projekt RoboUV, czyli maszynę do odkażania powierzchni za pomocą światła UVC, która ma szansę na szerokie zastosowanie m.in. w ochronie zdrowia. Uniwersytet Łódzki od początku wspiera ten projekt. Zapewniliśmy mu przestrzeń do testów i konsultacje merytoryczne ekspertów. Cieszę się, że nasza praktyka wspierania ludzi nauki na każdym etapie ścieżki kariery zdała egzamin także wobec jednego z naszych najmłodszych badaczy. Zapewnienie naukowcom skutecznego wsparcia to jeden z moich priorytetów jako rektora. Nasza uczelnia podjęła liczne inicjatywy, aby je swoim pracownikom gwarantować. Jesteśmy otwarci na wdrażanie kolejnych rozwiązań, które będą służyć naszemu zespołowi. Aby uruchomić dialog o tym, co dla ludzi nauki na Uniwersytecie Łódzkim jest ważne, zainicjowałam jako pierwsze spotkania z adiunktami i asystentami, młodymi i doświadczonymi badaczami pracującymi na naszej uczelni. Mam nadzieję, że otwierające cykl spotkania odbywające się na przełomie kwietnia i maja zgromadzą wielu spośród Państwa i będą okazją do dyskusji o dobrej naukowej robocie. Od tygodni na naszej uczelni trwają intensywne prace nad strategią rozwoju. Jesteśmy w przededniu szerokich konsultacji. Zachęcam wszystkich naszych pracowników do udziału w nich i do dzielenia się sugestiami i uwagami. Uniwersytet Łódzki to nasze wspólne miejsce. Planując jego przyszłość, chcemy wziąć pod uwagę wiele perspektyw i głos jak największej części naszej społeczności. Zaraz po weekendzie majowym znajdą Państwo roboczą wersję pliku do konsultacji na stronie www.uniloc.pl. Proszę śledzić aktualności. Kwiecień to miesiąc, w którym obchodziliśmy Dzień Ziemi. Jak co roku. Dla wielu z nas był okazją, aby zatrzymać się przy kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne powinno być celem każdego z nas. Pamiętamy o tym,
Dlatego na naszej uczelni został powołany zespół doradczy do spraw polityki klimatyczno-środowiskowej. Będzie zabierać głos, działać, edukować nas i otoczenie przez cały czas, a nie tylko przez jeden dzień w roku. Zespół tworzą osoby, których zaangażowanie jest zauważane nie tylko przez społeczność naszej uczelni. Jedną z nich jest dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania, która znalazła się na liście 25 liderek zrównoważonego rozwoju opublikowanej przez magazyn Forbes Woman. Pani doktor od lat z sukcesem popularyzuje ideę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Serdecznie gratuluję tego wyróżnienia. Całemu zespołowi doradczemu dziękuję za zaangażowanie. Nasza uczelnia dzięki aktywności wydziałów jest organizatorem, partnerem i uczestnikiem wielu ważnych inicjatyw. Do takich należą z pewnością Dni Japońskie organizowane przez klub Yakumo Goto i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Ta cykliczna impreza już po raz 14 skupiła miłośników kraju kwitnącej wiśni. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym ambasady Japonii w Polsce z osobistym udziałem Jego Ekscelencji ambasadora Akio Miyajimy, prezydenta miasta Łodzi, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga oraz Polskiej Asocjacji Bonsai. Cieszę się, że społeczność naszej uczelni jest aktywna i dzieli się swoimi pasjami, angażuje wokół nich partnerów, sponsorów i szerokie grono uczestników. Współpraca z otoczeniem i bycie częścią życia społecznego i kulturalnego to ważny obszar działania Uniwersytetu Łódzkiego. Przypomnę również, że trwa nabór prac do kolejnej, już 7. edycji organizowanego przez Uniwersytet Łódzki konkursu imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najlepszą książkę humanistyczną. Poprzez jego organizację rokrocznie integrujemy i inspirujemy środowisko polskich humanistów. Prace mogą zgłaszać do 15 maja wszystkie instytucje naukowe w Polsce. Jako przewodnicząca kapituły konkursu serdecznie zapraszam do udziału. Na koniec chcę skierować życzenia powodzenia do tegorocznych maturzystów. Trzymam kciuki za każdego, kto w tym roku przystąpi do egzaminu dojrzałości. Po jego wynikach serdecznie zapraszam do nas. Czekamy na wszystkich ciekawych świata, ludzi, studentów. Zapewniam, że nasi przyszli studenci znajdą na Uniwersytecie Łódzkim inspirację, mentorów i warunki pozwalające wkraczać w świat nauki i biznesu. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.